sympatie są dość dziwnie rozłożone. Bardziej lewą cenią niż prawą stronę. Więc tym bardziej trudno jest mi w to uwierzyć, że pamiętnik nagą prawdę pragnie szerzyć. Czyż posłowie przemęczeni debatami chcą po nocach się uganiać zabawami i bałęcać się, drinkować i bajdurzyć? Oni przecież swym wyborcom pragną służyć. Rzecz dotyczy Anastazji pamiętnika. Gdzie kto wtykał jej, to ona chce wytykać. Opisuje swe igraszki jak w burdelu i wrobiła wielkie gówno posłów wielu. Ja się pytam, czemu dziwka w naszym kraju z polityków robi sobie zwykłe jajo. Opisuje seksualnych skurczywyków wielu posłów z wyłączeniem bolszewików. Jakże wredne i bezczelne to zagrywy, że wicemarszałek wali takie dziwy. Ta agentka swoją rolę gra wspaniale, ktoś ją musiał przygotować doskonale. Nawet ułop zaczął się już tym zajmować, bo czyż można polityków zintegrować? Poprzez łóżko wbrew ideom i podziałom, to się u nas żadnej kurwie nie udało. Rzecz dotyczy Anastazji pamiętnika. Gdzie kto wtykał jej, to ona chce wytykać. Opisuje swe igraszki jak w burdelu i wrobiła wielkie gówno posłów wielu. Ja się pytam, czemu dziwka w naszym kraju z polityków robi sobie zwykłe jajo. Opisuje seksualnych skurczybyków wielu posłów z wyłączeniem bolszewików. Anastazji pamiętnika. Gdzie kto wtykał jej, to ona chce wytykać. Opisuje swe igraszki jak w burdelu i wrobiła wielkie gówno posłów wielu. Ja się pytam, czemu dziwka w naszym kraju z polityków robi sobie zwykłe jajo. Opisuje seksualnych skurczywyków wielu posłów z wyłączeniem bolszewików. Ciemna dama zaciąganym rodowodem ma zasługi, gdyż ujawnia przed narodem te wartości chrześcijańskie i morale, których wielu polityków nie ma wcale. Więc pozwólmy, niech ze zdrowo się zabawią, może w łóżku też nienawiść pozostawią. A gdy biurcik Anastazji przytuli, to nie będą nam trybuny do wytruli.